Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika i w dzisiejszym filmie będzie o dwóch bardzo ważnych, bardzo istotnych rzeczach, jeżeli chodzi o odnajdywanie siebie, o powrót do siebie. Coś, co uruchamia nam proces zdrowienia, proces właśnie powrotu do siebie. Czyli pierwsza rzecz to będzie taka pewna refleksyjność, którą nazwiemy tutaj i nazywamy mentalizowaniem. Mentalizowanie, taki dość długi wyraz, ale no bardzo, ja tutaj dzisiaj go tylko tak pokrótce nakreślę, natomiast bardzo zachęcam do czytania sobie tego tematu. To jest jedna rzecz, a druga, no mogłoby się wydawać, że jest taką bardzo banalną rzeczą, ale jednak fundamentalną, podstawową, a chodzi tutaj o zaufanie. Filmik postaram się, żeby był na 10 minut, tak, ktoś tam błagał o 10 minut, nie więcej, więc dobra, spróbujemy. No i tak, pierwsza część będzie właśnie o tych dwóch bardzo ważnych rzeczach, a druga część filmu będzie również też w odpowiedzi na prośbę w jednym z komentarzy, żeby powiedzieć coś też o zdezorganizowanym stylu przywiązania. Drodzy Państwo, jeszcze tak trochę od kuchni, no powiem tak, nie, ja nie jestem jakimś specjalistą od stylów przywiązania, ale no tak właśnie zdradzę trochę tajemnic kuchennych, że jestem mamą nie tylko biologiczną swojego dziecka, ale też jestem mamą zastępczą. I właśnie w pieczy zastępczej temat stylu przywiązania, pozabezpiecznych stylów przywiązania i przechodzenia jakby nauki bezpiecznego stylu przywiązania, to jest tak naprawdę główny temat w ogóle w rodzinach, tak, w rodzinach zastępczych. Więc ja się tutaj też dzielę moim doświadczeniem własnym właśnie jako mamy zastępczej. Tu w tym temacie przechodzenia, no właśnie od pozabezpiecznego, nawet wręcz powiedziałabym faktycznie zdezorganizowanego stylu przywiązania w kierunku tego bezpiecznego. I tak, dzieciaki mają dużo łatwiej, ponieważ one są bardzo, bardzo elastyczne, jeżeli chodzi o no, w ogóle budowanie tam swojego systemu, znaczy rozwój, tak, układu nerwowego, budowanie nowych połączeń nerwowych i tak dalej, i tak dalej. My, dorośli, będziemy mieli z tym po prostu, już mi się nasuwa, że problem. Tu nie chodzi o problem, tu chodzi o czas, tak, że to będzie wydłużone w czasie. Jeżeli 3-latek w ciągu roku może naprawdę dużo nadrobić, to taki 40-50-latek no, będzie potrzebował nawet czasem i 10 lat. Nie? Także no, tutaj ta rozpiętość czasowa no, jest jednak... No, czas też z jednej strony leczy rany w niektórych momentach, ale też no, trzeba się naprawdę nastawić na taki proces, zaufać procesowi. Przede wszystkim to, zaufać temu procesowi powrotu do zdrowia. Do zdrowia, do bezpiecznego stylu przywiązania, może tak. Jeżeli chodzi o właśnie to zaufanie, zaufanie jako jest po prostu jest fundamentem, jeżeli chodzi o bezpieczny styl przywiązania. Podstawową funkcją tego stylu przywiązania jest to, że ufasz. Że ufasz, ta figura przywiązania, ten rodzic, nie, był niezawodny i ty na dzień dzisiejszy jesteś w stanie zaufać sobie i swoim procesom różnym, tak, swoim procesom powrotu czy tam budowania bezpiecznego stylu przywiązania i niezawodność, czyli nie zostawiasz siebie w tym procesie. Nie? To są takie dwie podstawowe rzeczy. Nie zostawiaj siebie i ufaj procesowi. To są rzeczy, które osoby z pozabezpiecznym stylem przywiązania niestety, ale mają, tak powiedziałabym, w takich deficytowych ilościach, ponieważ otoczenie niestety, ale nie zapewniło wystarczającej ilości powtórzeń sytuacji, w których można by było sobie to wykształcić. Takie, nie, zaufanie, poczucie, że jest wszystko ok,
że to nie musi być już, że rezultat może poczekać, że no, na razie nie wiem, na razie się nie orientuję, nie mam rozwiązań, nie mam gotowych rozwiązań, ale jestem spokojny, jestem spokojna, bo widzę, że proces się rozwija. Widzę, że ten proces jakoś idzie w którymś kierunku i ufam temu procesowi. Także to właśnie tu bardzo często spotykane na przykład przerywanie jakiejś tam terapii czy jakieś takie rzeczy, nie, związane z odpuszczaniem sobie, to jest to, że nie mamy wykształconego w sobie takiego podejścia, no dobrze, to nie musi być na tu i teraz i już, nie? Tylko to może potrwać. I ja jestem spokojny, bo to trwa. Tak? Ja ufam temu procesowi i niech sobie tam trwa, ile potrzebuje. I tak jak mówię, w budowaniu bezpiecznego stylu przywiązania, drodzy Państwo, my potrzebujemy dużo czasu. Po prostu potrzebujemy czasu. Nam się muszą wykształcić nowe połączenia neuronowe, tak? Więc naprawdę to powtórzenia i czas. Także uzbrójcie się Państwo w cierpliwość, jeżeli chodzi o ten proces odzyskiwania siebie. I to byłoby jedno. A druga rzecz, to już tutaj będzie o takim, no, będzie dotyczyła mentalizacji. To jest takie, no, dość trudne słowo, mentalizacja, czyli przekładając z polskiego na nasze, to jest pewna taka refleksyjność. Czyli zauważcie Państwo, że będąc w relacji, będąc w bliskich relacjach, bo to się bardzo właśnie tutaj o to się opiera, o bliskie relacje, będąc w relacji z drugim człowiekiem, co się pojawia? Pojawiają się różne myśli, pojawiają się różne uczucia, pojawiają się różne pragnienia, jakieś tam, nie wiem, marzenia, żądania, pojawiają się potrzeby. I na wierzchołku tej całej góry lodowej będą się pojawiać zachowania. I teraz tak, proces mentalizacji, czyli to jest taki proces, który się powinien pojawiać, tak, w naszej głowie, kiedy jesteśmy w relacji do drugiego człowieka, że my jesteśmy w stanie być tacy refleksyjni i pomyśleć, o czym mówi to zachowanie drugiego człowieka. Tak? Czyli jakby takim podstawową rzeczą to próba zrozumienia tego, o czym to zachowanie nam mówi. Tak? Co to... Tak, jaki to jest komunikat, tak? Wcześniej mówiliśmy już o różnych komunikatach i w tej chwili możemy się nawet zastanowić nad tym właśnie, co dane zachowanie nam mówi. I teraz o czym będzie mówiło? Będzie mówiło o świecie wewnętrznym tego człowieka, z którym jesteśmy w kontakcie. Więc pewna refleksyjność, pewna zdolność jakiegoś takiego wmyślenia się w to, co sobie ta druga osoba pomyślała i co sobie ta, nie wiem, jak się ta druga osoba poczuła, jak się ona mogła poczuć, to jest właśnie taka umiejętność, której potrzebujemy naprawdę w kontakcie z drugą bliską nam osobą. Jeżeli tego nie ma, jeżeli idziemy tak na czarno-białe, tak, bo nie wiem, cytując klasyka, tak? Bo to zła kobieta była i ona tak i tak zrobiła. Nie? No to bardzo sobie zawężamy i bardzo sobie spłycamy sposób odbierania rzeczywistości. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, wiecie, wszyscy wiemy w sumie o tym, że rzeczywistość jest dużo bardziej złożona niż się nam wydaje. I taka próba zbadania tego, co w tej drugiej osobie się może dziać, powoduje i takie, no właśnie, ale jak to próbujemy badać? W takim zaciekawieniu, w takiej otwartości i w życzliwości. Tak? Nie, że ja na pewno wiem, co ty sobie myślisz i ja na pewno wiem, co ty czujesz, bo wiem, tak? I koniec, kropka. I zaraz przejdę właśnie do pozabezpiecznego stylu przywiązania, który wie,
i dlaczego wie, to już będę mówić. Więc tu takie nastawienie pełne zaciekawienia. Ha, zobaczmy, co tam może być. I teraz dopytujemy też, nie? A czy to tak, a czy to tak. Osoba, z którą jesteś w kontakcie, ma swoją historię. Ma swoją historię przywiązania, ma swoje różne schematy działania, ma swoje schematy różne w momentach, kiedy szczególnie kiedy się stresuje, to uruchamiają się różne schematy, uruchamiają się te nasze style przywiązania i drodzy Państwo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, znaczy nie, inaczej, nie jesteśmy w stanie zgadnąć na 100%, o co danej osobie chodzi. Nie jesteśmy w stanie, bo nie jesteśmy w jej skórze, tak? Nie jesteśmy w jej umyśle, nie jesteśmy w jej sercu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o zdolność mentalizowania, bardzo ważna rzecz, doczytajcie sobie tam Państwo, bo tutaj już minęło mi 10 minut. Podstawowa, czyli zwracam uwagę na podstawową rzecz. Badanie umysłu swojego i drugiej osoby. Co to znaczy badanie? To oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś tam wielkie, nie? Jakieś tam badania psychologiczno-psychiatryczne, tylko po prostu zastanawianie się nad tym, dlaczego ta osoba tak właśnie zrobiła, a nie inaczej. Nie? Albo jeszcze lepiej, dlaczego ja tak robię, a chciałabym na przykład inaczej, a co mnie skłania do tego, jakie uczucia mi się pojawiają, jakie myśli mi się pojawiają w takiej sytuacji, a w takiej, jakie pragnienia, jakie, nie, różne potrzeby się uruchamiają. To jest właśnie próba wmyślenia się w świat wewnętrzny, swój, ale też drugiego człowieka. I to bardzo ułatwia później kontakt ze sobą, i właśnie odzyskiwanie siebie, ale też odzyskiwanie kontaktu z drugim człowiekiem. I tak, dla tych z Państwa, którzy już dotrzymali, tutaj wytrzymali te 13 minut, ja tutaj mam teraz 13 minut, to ok. Naprawdę, ponieważ obiecałam, a znowu się rozgadałam, może to jakoś tam nasz ukochany po prostu Maciek, weź to jakoś poprzycinaj. Jeżeli chodzi o zdezorganizowany styl przywiązania, muszę, bo obiecałam. Tak, jest tylko jeden film na tym kanale, jeżeli chodzi o zdezorganizowany styl przywiązania, ponieważ no, to jest bardzo złożona sytuacja. Jeżeli ktoś ma albo gdzieś tam przeczuwa, drodzy Państwo, nie diagnozujmy się YouTube'em ani internetem. Jeżeli chodzi o określenie swojego stylu przywiązania, to są na to sposoby, są testy psychologiczne i po takie rzeczy, po taką diagnozę udajemy się naprawdę do specjalistów. W zdezorganizowanym stylu przywiązania nasz świat wewnętrzny jest po prostu rozbity. Środowisko, w którym się wychowywaliśmy, było traumatyzujące, było bardzo krzywdzące i pozostaje takiej osobie wewnętrzne rozbicie i chaos. Tam jest dużo lęku, tam jest dużo w tym świecie wewnętrznym, tak? Jest bardzo dużo takiego lęku przed tym, że właśnie coś się stanie, wydarzy, rozbije, coś jest rozbite. Ktoś jest, tam jest bardzo dużo takiego, to później w kontakcie można wyczuć, bardzo dużo wrogości tam panuje w tym świecie. I zdezorganizowany, jeżeli osoba jest właśnie o tym stylu, zdezorganizowanym i ona próbuje się zbliżyć do drugiego człowieka, ten cały jej świat wewnętrzny będzie, jeżeli nie ma z tym kontaktu, będzie widziany jak w lustrze w drugim człowieku. Czyli ta osoba, która jest blisko, będzie odbierana jako ta wroga, że coś, że ona sobie myśli, że nie, z tą osobą, która wchodzi w kontakt, coś jest nie tak. Nie? Tam, no, tam bardzo dużo trudnych uczuć. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten styl, to terapia.
Terapia, terapia, jeszcze raz terapia, ponieważ no niestety, ale to są bardzo mocne wydruki. To jest taki wydruk, to są takie schematy, że one można je wyciągnąć i można oczywiście to leczyć, ale w takim bardziej środowisku terapeutycznym. No. Ja będę jeszcze mówić, ponieważ tutaj już przekroczyłam czas, jak zwykle zresztą. Natomiast tutaj na pewno zrozumienie, może tak, ostatnia rzecz dzisiaj, jeżeli chodzi o ten styl przywiązania, zrozumienie tego, że tak masz, bo masz taką historię swojego dzieciństwa, jest bardzo uwalniające. Że to nie świat jest natarczywy, kontrolujący, chaotyczny, traumatyzujący, krzywdzący, jaki tam jeszcze ja mam tutaj, przerażający, no właśnie, to jest takie hasło przewodnie, nie? Że ten świat jest przerażający. Nie, że ten świat, że to ten świat wewnętrzny, on krzyczy o zobaczenie i nie, jakby odbija się jak w lustrze na zewnątrz. I teraz pasowałoby właśnie nauczyć się tego mentalizowania, nauczyć się tej refleksyjności, że o tu stop, bo tu mi się uruchamiają takie rzeczy i dobra, i teraz zaczynam to regulować. Nie? Dobra. I tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień w następnym filmie. No i idziemy dalej. Tak. Jeżeli chodzi o ten styl, to zapraszam też do kontaktu mailowego. Tą osobę, która napisała ten komentarz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!